Nie, no jest pan doświadczonym Maruzowiczem, analizuje pan pewnie, chociaż nie zapisuje tego, co działo się w poprzednich edycjach spotkania, ale na pewno jakieś obserwacje są. To znaczy obserwacji jest bardzo dużo. Przede wszystkim, co widzę, że bardzo dużo nowych twarzy, ale chyba właśnie o to chodzi w Maruzie, żeby nie powtarzać tych samych uczestników, no bo wiadomo, jeżeli ktoś coś pozyska, jakąś wiedzę, to tą wiedzę chce dalej rozpowszechniać i cały czas tą samą wiedzę zdobywać, to się zaczyna cofać, prawda? Nawet mam taki slogan, który używam bardzo często, że nawet papier toaletowy wie, że aby być użyteczny, trzeba się rozwijać. Może właśnie dlatego staram się uczestniczyć w takich spotkaniach jak Maruz, bo to naprawdę bardzo dużo daje. Dodaje takiego powera i życiowego, i takiego powera w działalności, nawet nie tylko pozarządowej. No. Daje sposób, jak żyć, jak chcieć żyć i jak chcieć coś robić. Brzmi to trochę tajemniczo. Wiemy, że udziela się pan w różnych obszarach, jakby poza rządowych i poza zawodowych, prawda? No to właśnie, co pan robi po powrocie z Maruza? Z tym, czego pan się tutaj dowie? Po tym, jak pan naładuje się wewnętrznie tym wszystkim? No przede wszystkim sprzedaję to wszystko, czego się dowiedziałem. Sprzedaję w kręgu najbliższych znajomych, sprzedaję w kręgach rozmaitych organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy, naszego powiatu, a bym powiedział nawet i na terenie Polski, bo jedną z działalności stowarzyszenia, którego jestem członkiem, jest wydawanie takiej gazety. Jakie to stowarzyszenie, musimy przypomnieć? Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielskiej. Krasnosielsk, taka osada na północny wschód od Warszawy, 100 kilometrów od Warszawy, województwo mazowieckie. Tak jak powiedziałem, jedną z form działalności jest wydawanie gazety. I dodatkowo do tej gazety wydajemy krasnosielskie zeszyty historyczne. Jest to kwartalnik, na który jeszcze niedawno musieliśmy pozyskiwać pieniądze od dobrych ludzi, tak powiem. Od niedawna zostaliśmy, jeżeli chodzi o ten krasnosielski zeszyt historyczny, dofinansowani przez starostwo i przez gminę, co uważamy za nasz wielki sukces. I tu wielki ukłon w stosunku do samorządu i powiatowego, i gminnego, że dostrzegli naszą pracę, dostrzegli nasze zaangażowanie, naszą działalność. No i chwała im za to, i chwała i nam, że dalej chce nam się chcieć. Bardzo dziękuję i do zobaczenia za rok, jak sądzę.